Witam, z tej strony Antek. Dzisiaj mamy 16 maja i chciałem pokazać, jak wyglądają sady czereśniowe i śliwowe na terenie Wielkopolski. Dokładnie okolice Leszna, czyli południe Wielkopolski. Tu jesteśmy przy odmianie Rivan, to jest najwcześniejsza odmiana czereśni, zasadzona na silnej podkładce. Ona jest niezawodna w planowaniu. W tym roku dosyć ładnie zawiązała. Jak widać. Ostatnie dni trochę tu u nas był minimalny przemrozek, także szron rano był na samochodach. Trochę poparzyło skórki w tych owocach niektórych, ale tu na Rivana nie ma co narzekać. Nawet bym powiedział, że trochę za dużo zawiązał. I teraz może przejdę do innych odmian. Tutaj już jesteśmy przy odmianie Burlat. To jest druga czereśnia po Rivanie. Ona tu też jest zasadzona na silnej podkładce. Zawiązała dosyć ładnie, mimo tych przymrozków, które u nas też tu występowały. Także na burlata nie ma co narzekać w tym roku. Tak wygląda z daleka drzewko. I przejdę na kolejne. Tutaj już jest odmiana Vega, też na silnej podkładce. Drzewa prowadzone w formie naturalnej. One też tu dosyć ładnie zawiązały w tym roku. Już są w miarę oczyszczone. Mam nadzieję, że już tu więcej przymrozków u nas nie będzie. Póki co tak wygląda Vega. Tutaj mamy natomiast Techlowana. On jest tutaj, akurat te drzewa są zaszczepione na Gizeli 5, czyli na półkarłowej podkładce. I one w tym roku dosyć przez te przymrozki dosyć mocno ucierpiały. Dużo tu kwiatów przemarzło. Trochę zawiązał, ale w porównaniu na przykład z zeszłym rokiem to jest raczej mało. Na kolcie jeszcze gorzej zawiązały, na tych dużych drzewach, w innym miejscu mamy. Już nie będę tam do nich szedł, ale nawet mają mniej niż tutaj te na Gizeli. Także w tym roku techlowan kiepsko. Tutaj odmiana Wanda, ona też jest zaszczepiona na półkarłowej podkładce. To drzewko pokazywałem nawet jak przycinam w tym roku i w zeszłym. I ono tutaj dosyć zawiązało. Jak na Wandę to tak chyba w sam raz. No, mogłoby mieć może trochę więcej. No ale raczej można powiedzieć, że dobrze zawiązała. Chociaż wydawało się, że dosyć mocno poprzemarzała. Także tak wygląda Wanda. Tutaj jest drzewko Tamary. Tamara dosyć ładnie w tym roku zawiązała. Ona ma duże owoce. W terminie zbliżonym do Kordi owocuje. Także w tym roku nie jest z nią źle. Tu zaraz z boku mam Reginę. Regina późno kwitła. Tu w ogóle prawie jej przymrozki już nie chwyciły. Trochę tak minimalnie, ale póki co ta Regina dosyć ładnie wygląda. I pokażę jeszcze Karinę z kawałek dalej. Tutaj jest Karina i ona jest zaszczepiona na kolcie. Ona późno owocuje, ma trochę mniejsze owoce jak Regina, ale za to bardzo smaczna. Dosyć zawiązała. Zobaczymy, co będzie dalej. Póki co nie ma co narzekać. Także tutaj czereśnie, mimo tego, że trochę tu przymrozki u nas były, dosyć dużo kwiatów przemarzło, to coś jeszcze z nich zostało. Nawet niektóre odmiany dosyć ładnie zawiązały. Uratowało może to czereśnie, że one kwitną, kwiatki są i do góry, i w dół. Te w górę to dosyć mocno poprzemarzały, te skierowane w dół przetrwały i to może tą czereśnię uratowały. Ja tu też mam pasiekę w pobliżu, jeden znajomy też tu ma dużą pasiekę w pobliżu, tuż przy samym sadzie ustawioną. Także dosyć ładny tu był nalot pszczół, może to też dużo pomogło. No w tym roku techlowan bardzo słabo wypadł, bo tu może na tych jeszcze Gizeli 5 tak w miarę ma, tak będzie co zrywać, ale na kolcie, na silnej podkładce to dosyć mocno przemarzł i tam słabo zawiązały te owoce. Techlowan właśnie kiepsko, Sandra też bardzo słabo u mnie, bo ona w ogóle na przymrozki jest wrażliwa.
no można powiedzieć, że te późne dosyć ładnie i te super wczesne, ten Burra czy Rivan, to też bardzo ładnie zawiązał. I teraz może przejdę na śliwkę, pokażę jak śliwka wygląda. Tutaj już jesteśmy przy śliwkach, to jest czaczańska lapotika, zasadzona na ałyczy. No i czaczańska lapotika to ona jest niezawodna. Co roku owoce ma. Także na nią tu nie ma co narzekać. Tutaj jest śliwka prezydent. Ona jest zaszczepiona na ałyczy. I chyba dosyć ładnie zawiązała, tak w sam raz, nie za dużo, nie za mało. Z nią chyba nie będzie tak źle. Tutaj mamy natomiast Amersa, on też jest na ałyczy. Także na silnej podkładce, może to był błąd, ale coś to też zawiązał. Jakiś tam plon powinien być. Także podsumowując, tu na Wielkopolsce były te przymrozki. Ale na szczęście nie aż tak dużo, żeby uszkodziły większość kwiatów. Trochę poprzemarzały te czereśnie i wydawało się, że będzie kiepsko, ale na szczęście jeszcze tyle tych kwiatów dobrych zostało, że jako taki plon będzie. No jedynie z tego techlowana będzie mało. Śliwki to czaczańska lapotika i prezydent, to powinno być ok, tak w miarę tak jak powinno być. No może ten amers będzie miał za mało, zobaczymy, bo on też lubi później te zawiązki zrzucić. Także tyle na dzisiaj z Wielkopolski. Pozdrawiam.